Bielenda Blumacza. Czy warto zainteresować się tą serią? Zapraszam na odcinek. Dobry dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj mam tutaj przed sobą kosz rozmaitości. Jest to kosz niebyle jaki, ponieważ jest to cała seria produktów z firmy Bielenda Jest to cała seria Blumacza. Wybrałam się do Rosmana, kupiłam wszystkie produkty, żeby je dla Was przetestować. Testowałam je już przez dość długi czas. Część produktów tutaj już mi się praktycznie kończy. I dzisiaj zrecenzuję każdy produkt po kolei. No i właśnie, żebyście się tutaj nie zanudziły, nie zanudzili, to przedstawiam Wam teraz, że tak powiem, taki rozkład jazdy, co się będzie działo po kolei. Najpierw opowiem Wam troszkę o całej serii, co jest takimi elementami wspólnymi dla wszystkich tych produktów, a potem przejdziemy sobie do recenzji każdego produktu po kolei i będziemy Podążać w takiej kolejności od demakijażu, przez oczyszczanie i potem pielęgnację w, takim, w takiej kolejności, w jakiej byśmy te produkty nakładały, nakładali na twarz. Więc mam nadzieję, że ten temat Was interesuje i lecimy! Jakie są zatem cechy wspólne całej serii Blumacza z Bielendy? Po pierwsze jest to lekko niebieskawe zabarwienie, Każdego produktu i wynika to właśnie z tego, że każdy produkt zawiera blue marche. Druga sprawa jest to zapach. Zapach jest jednolity dla wszystkich kosmetyków, to znaczy wszystkie kosmetyki z serii posiadają tę samą nutę zapachową. Jednak w niektórych produktach może ona być trochę bardziej intensywna, w drugich trochę mniej. Wydaje mi się, że to wynika z, jakby z tego, jaką konsystencję ma dany produkt. Czy ona jest bardziej skoncentrowana czy mniej, bo trochę wtedy od tego ten zapach właśnie zależy. Jeśli miałabym Wam do czegoś zapach tych produktów porównać, to kiedyś były mega popularne takie perfumy z DKNY, one się chyba nazywały Be Delicious i to było takie zielone jabłuszko. I powiem Wam szczerze, że mi te produkty, właśnie ten zapach przypominają. Dla mnie zapach jest bardzo przyjemny, nie jest drażniący, a ja jestem osobą dość wrażliwą na zapachy. I ten zapach się utrzymuje na skórze przez jakiś czas, ale to nie jest tak, że on Wam, wiecie, wierci w nosie i nie możecie funkcjonować przez to. Z czasem się ulatnia, ale myślę, że tak przez godzinkę po aplikacji gdzieś tam jeszcze może Wam towarzyszyć. To by było na tyle, jeśli chodzi o te takie wspólne elementy, i przechodzimy sobie teraz do omówienia każdego produktu po kolei. Zacznę sobie od wody micelarnej. Woda micelarna, słuchajcie, jest to nic innego jak po prostu płyn micelarny, tak, którego używamy do demakijażu i powiem wam tak. Dla mnie ten płyn micelarny jest ok, jest jakby radzi sobie z demakijażem natomiast powiem Wam szczerze, że no nie powiedziałabym, że jest to nie wiem, najlepszy płyn micelarny jaki miałam do tej pory no nie, jest jakby ok radzi sobie z makijażem, robi to co ma robić to jest po prostu taki przeciętny płyn micelarny jeżeli zależy Wam na tym żeby ten płyn micelarny Wam ładnie pachniał i żebyście mieli, miały kosmetyki z tej samej serii no to wtedy mm, można się nim jak najbardziej zainteresować Drugim produktem serii jest pianka do mycia twarzy. Fajnie sobie radzi ze zmywaniem pielęgnacji nocnej. Ja ostatnio sobie używam, wiecie, takiej pielęgnacji w formie kanapki to znaczy, że tam idzie kilka produktów, jeszcze wszystko przykrywam takim trochę tłustszym produktem, żeby mi się to nawilżenie utrzymywało w skórze. I ona sobie ze zmyciem tego wszystkiego rano jak najbardziej. Radzi w porządku. Nie mam, wiecie, czegoś takiego, że zmywam nią twarz i mam takie, e, dobra, jeszcze muszę czegoś użyć, żeby tutaj, żeby się domyć. Nie. Radzi sobie z takimi tłustszymi rzeczami. Fajnie sobie też radzi jako. Mm, Element wieczornej pielęgnacji, kiedy to y, ja najpierw zmywam sobie twarz jakimiś różnymi balsamami do demakijażu albo olejkami y, do demakijażu, a potem doczyszczam kosmetykiem na bazie wody. Więc tutaj też jak najbardziej jest Wam w stanie domyć jakieś takie czasami resztki jeszcze y, gdzieś tego makijażu. I to co ważne, y, nasza twarz po użyciu tej pianki jest. Y, jakby ma taką, taki moment wytchnienia, to znaczy, twarz się nie spina, ta pianka jest dość uważam, delikatna, a jednocześnie fajnie twarz doczyszcza. Więc myślę, że to będzie fajna propozycja, jeśli ktoś szuka w miarę takiego delikatnego produktu, ale jednocześnie takiego, który będzie fajnie, fajnie oczyszczał i pozbywał się to co jest nam niepotrzebne, ale jednocześnie nie będzie naruszał ten produkt tej całej bariery hydrolipidowej. Więc jakby bardzo duży plusik ma ode mnie ta pianka i myślę, że jeszcze się na nią kiedyś skuszę. Kolejnymi produktami, które będę tak trochę koło siebie stawiać, to jest um, esencja tonizująca w mgiełce i krem tonik 2 w jednym. Najpierw powiem Wam o tej esencji. Ta esencja dla mnie jest po prostu takim tonikiem. No nie jak myślimy o toniku, o takim wodnistym produkcie, który ma właśnie stonizować naszą twarz po pomyciu, to właśnie tym będzie ta esencja. Ona posiada taki spryskiwacz, który daje bardzo taką delikatną mgiełkę. Tam Wam nie lecą krople, tylko leci Wam taka. Wiecie, taka mgiełka bardzo przyjemna, więc nie ma potrzeby tutaj używania wacików, wystarczy, że psikamy sobie twarz w ten sposób bezpośrednio. I jest to po prostu tonik. Powiem wam tak, dla mnie ta esencja jest okej, okay, jest w porządku, ale przy niej nie zauważyłam jakiegoś takiego super dodatkowego nawilżenia. Nie jest to dla mnie produkt niczym się wyróżniający. Szczerze mówiąc, fajnie pachnie, fajnie jakby działa sobie jako tonik, natomiast nie miałam żadnego takiego poczucia, że wow, ale odkryłam coś, ale coś znalazłam. Nie, po prostu tonik z dobrym rozpylaczem o ładnym zapachu z serii Bluemacza. Natomiast ten krem tonik dwa w jednym to jest coś, co już tak troszkę podbiło moje serce, muszę wam przyznać, yy, dlatego, że no niby to jest właśnie tonik, ale yy, yy, wiecie tonik, który ma taką lekką właśnie bardzo płynną konsystencję, ale z drugiej strony on jest takim mlecznym tonikiem. I powiem wam, że jeżeli miałabym wybierać między esencją a tym kremo tonikiem, to zdecydowanie wybrałabym ten kremotonik, dlatego że on zarówno sprawdzi się Wam wieczorem w takiej właśnie wersji, jako, jako taki tonik, ale też sprawdzi się Wam na rano jako takie coś bardziej, coś bardziej treściwego niż taki zwykły wodny tonik, ale nie tak tłuste i nie tak obciążające już jak powiedzmy serum. Czy, czy krem, nawet taki lekki. To jest taka idealna dla mnie propozycja między tonikiem a serum. Okay? Czyli coś, co daje większe nawilżenie i takie, tak, taką przyjemność na skórze niż tonik, ale nie klei się yy, tak jak serum. No, Mam nadzieję, że dobrze wam to wy, wyjaśniłam. Bardzo mi się ten produkt spodobał. Ja najbardziej lubię go sobie w ogóle nie psikać tak bezpośrednio na twarz, tylko lubię sobie, wiecie, psiknąć tak dwa-trzy razy na dłoń, rozsmarować i tak poprzykładać do, do twarzy naprawdę bardzo ładnie nawilża. I też yy, przetestowałam ten produkt na. <grym> Yy, mężczyźnie, i, i powiem Wam, że yy, jestem tutaj w stanie przekonać do używania właśnie takiego produktu, bo on jest po pierwsze taki uniwersalny, łatwy, szybki w użyciu i nie klei się. No nie? A zazwyczaj panowie yy, mają też taki problem, że nie lubią produktów, które się gdzieś tam potem kleją i, i są jakieś tam denerwujące na twarzy. Także naprawdę krem tonik, dwa w jednym dla mnie. Duży plusik i on zostaje u mnie, i prawdopodobnie będę się wybierać po kolejne opakowanie. Następnym produktem, który tutaj chcę Wam przedstawić, to są krople korygujące. One są w takim opakowaniu szklanym z pipetą, i ich głównym zadaniem ma być właśnie korekcja jakichś tam niedoskonałości. Produkt sam w sobie przypomina trochę takie żelowe serum. Jest bardzo przyjemne, jest fajnym elementem pielęgnacji, natomiast trochę więcej od niego oczekiwałam. Kupiłam ten produkt i było na nim napisane, że właśnie zwęża pory, że pomaga uporać się z jakimiś takimi właśnie niedoskonałościami, czy pozostałościami po niedoskonałościach. I powiem Wam szczerze, że ja chyba tego jakoś tak bardzo nie zauważyłam, a już zużyłam całe opakowanie, zostało mi, może nie wiem, na 2-3 użycia. No, i się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że ja musiałabym dopiero teraz sięgnąć po drugie opakowanie i poużywać tego produktu jeszcze dłużej, żeby zobaczyć jakieś efekty, czy powinnam to już widzieć po tym pierwszym opakowaniu? No, mi się wydaje, że już po pierwszym coś powinnam zauważyć. No, ale nie wiem, nie wiem. Jeśli tutaj macie jakieś. Twoje, wiecie, doświadczenia w tej kwestii, no to dajcie znać. Natomiast jakby pod względem tego, czy ten produkt fajnie nawilża, czy nie, jak najbardziej jest spoko, fajnie nawilża, fajnie się go używa. Jest uważam dość um, wydajny też, właśnie ze względu na swoją konsystencję. Natomiast przyznam się szczerze, że nie zauważyłam tutaj jakiejś widocznej poprawy, jeśli chodzi o to zwężanie porów, i też jeśli chodzi o na przykład rozjaśnienie jakichś takich, wiecie, lekkich przebarwień po jakichś niedoskonałościach, to też nie. A, a miałam już do czynienia z kosmetykami, które mi te przebarwienia rozjaśniały, więc wiem jaka to może być różnica, jaki to może być efekt. Więc u mnie te krople korygujące, tak bym powiedziała, są ok, bardziej jako produkt nawilżający, ale moim zdaniem nie są jakieś zbytnio korygujące. No i przyszła pora na serum. Serum jest dla mnie takim dość tutaj specyficznym produktem, bo ono jest w sztyfcie. Słuchajcie. Ono jest w sztywcie, trochę takim jak dezodorant i naprawdę ma to co mnie zaskoczyło, bo ja się wiecie spodziewałam się czegoś spodziewałam się, że to serum będzie jakieś takie tłuste. A zupełnie takie nie jest. I muszę przyznać, że jeśli któryś produkt mnie tutaj tak najbardziej zaskoczył i trochę nie wiedziałam, co z nim zrobić, to właśnie to serum w sztywcie. I tak plusy i minusy tego produktu, to z jednej strony forma, w jakiej to serum jest podane, jest dla mnie i plusem, i minusem. Bo to, że jest w sztywcie, to sprawia, że wiecie, możecie sobie to serum odkręcić i jazda od razu wiecie, po twarzy. I jest to nawet całkiem przyjemne, można sobie zrobić taki lekki masażyk, bo ten sztyft jest, no wiecie, no, no, no sztywny, no twardy, jakby twardy, więc jest to całkiem przyjemne. Natomiast z drugiej strony mam taką trochę wątpliwość co do higieny takiego produktu. Dlatego, że jak my wiecie, codziennie tym sztyftem bezpośrednio dotykamy twarzy. No to jest większe prawdopodobieństwo, że w tym sztyfcie mogą się, no nie wiem, może się coś rozwijać, jeżeli mielibyśmy jakąś, nie wiem, niedoskonałość na twarzy i sobie po niej nawet przez przypadek przejedziemy. To, wiecie, mam takie mieszane uczucia co do higieny stosowania sztyftu na twarz. No nie? Ja wolę coś, co można albo wycisnąć z, z jakiejś tubki, albo co ma, wiecie, taką pompkę. A jeżeli kremy są. Tak jak zresztą w tej serii w słoiczkach no to bierzemy sobie patyczek do uszu czy coś jednoraz, jednorazowego, czym wyciągamy porcję do zaaplikowania i jest yy, ok. Natomiast tutaj mam takie, wiecie, pod względem tej higieny mam trochę mieszane uczucia. Natomiast jeżeli pominiemy to, yy, to jeśli chodzi o sam produkt, ten produkt jest dla mnie ciekawy, bo tak jak mówiłam, spodziewałam się, że on będzie taki tłusty na skórze i taki, wiecie, już może nawet trochę obciążający a on się faktycznie zachowuje jak serum, w sensie on jest taki jakby lek, taki wodnisto nawilżający, ale nie ciężki więc jak już go rozłożycie sobie na twarz i, i dotkniecie się na przykład po twarzy to, to ta twarz jest taka zmiękczona, taka no mówię, taka jakby lekko zwilżona a, a nie tłusta no, i to, co muszę Wam jeszcze powiedzieć, to uważam, że ten produkt jest naprawdę wydajny. On ma 30 gram, ale chyba właśnie też przez, przez formę, że jakby jego trochę nie da się nałożyć więcej niż, niż, niż przewidziano. To jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny i myślę, że na całkiem długo Wam wystarczy. No i przechodzimy sobie do ostatnich dwóch. Produktów z tej serii, czyli do dwóch kremów. Krem numer jeden nazywa się Blue Jelly Cream, a krem numer dwa nazywa się yy, Blue Cloud Cream. No i właśnie w nawiązaniu do tych nazw angielskich, jeden jest kremem żelem nawilżająco kojącym, a drugi krem to jest krem pianka, czyli krem nawilżająco balansujący. I powiem Wam tak: yy, Oczywiście możecie sobie kupić obydwa kremy i też przetestować, natomiast chcę Wam powiedzieć, jakie dla mnie są dwie główne różnice w tych kremach. Obydwa są, uważam, fajnie nawilżające, obydwa są e, po prostu fajnymi spoko kremami. Różnica jest taka, że ten Blue Jelly Cream jest to e, krem, który będzie właśnie bardziej taki, taką żelową konsystencją. Takim jakby lekko żelowym kremem, bo to nie jest też żel, żebyście nie, nie, nie pomylili. To nie jest żel, ale to jest krem o bardzo lekkiej konsystencji. Natomiast ten krem pianka, on nie jest pianką w opakowaniu, tak jak sobie wyobrażamy, jak może wyglądać pianka, tylko jest kremem, który jest trochę bardziej treściwym. Czyli tak, jeden i drugi to są kremy nawilżające, ok, Czyli mieszczące się raczej w, tej takiej, w tych takich formułach nawilżająco, odżywiających, ale nie tłustych. Natomiast krem żel będzie kremem lżejszym, a krem pianka będzie troszkę bardziej kremem treściwym. No i teraz, w zależności od tego, czego kto poszukuje, no to trzeba sobie ten produkt wy, wybrać. Obydwa bardzo fajnie nawilżają. W ogóle uważam, że jakby obydwa podobne mają działanie na skórze. Natomiast konsystencja myślę, że tutaj będzie dla was kluczowa, bo ten lżejszy produkt myślę, że może być fajny dla osób, które, um, które mają na przykład przetłuszczającą się skórę i, i wiecie, i chcą unikać tych takich cięższych konsystencji w jakiejkolwiek formie. A krem ten piankowy, czyli dla mnie po prostu krem, który jest bardziej takim tradycyjnym, zwykłym kremem, będzie lepszy dla osób, które te cery mają bardziej normalną albo trochę bardziej suchą. Tak samo myślę, że dla osób, które mają suchą cerę, to myślę, że z kolei sprawdzi się trochę bardziej ten krem pianka, bo on jest troszkę bardziej treściwy i, i wiecie, tam zawsze walczymy o to, żeby w tej suchej skórze, żeby tę skórę nawodnić i zatrzymać to nawodnienie w skórze, nawilżenie. No to myślę, że dla takich osób właśnie krem pianka będzie trochę lepszym wyborem. One się obydwa bardzo ładnie wchłaniają i w zależności od tego, czy je zastosujecie na skórę samodzielnie, czy już pod spodem będzie właśnie jakiś serum czy jakaś pielęgnacja, no to one się troszkę inaczej będą zachowywać, bo jeżeli macie pod spodem jakąś pielęgnację to te kremy troszkę bardziej będą zostawać na skórze. Trochę więcej czasu im zajmie, żeby się wchłonąć. Natomiast jeżeli zastosujecie je same, to one się bardzo szybko wchłaniają i wiecie, zostawiają skórę taką miękką, nawilżoną, ale nie tłustą w dotyku. Obydwa kremy testowałam pod makijaż i obydwa były ok. Jakby nie, nie widziałam, żeby z tym makijażem się coś dziwnego działo, albo żeby powodowało to, że ten make-up szybciej. Jakby szybciej się, no nie wiem, rozpływa, czy, czy, czy że traci jakoś na jakości. Ogólnie podsumowując całą tę serię, przyznam szczerze, że ja jestem z niej bardzo zadowolona. Uważam, że pieniądze, które wydałam na te wszystkie kosmetyki, były dobrą inwestycją. I teraz, gdybym ja miała dla siebie wybrać jakieś poszczególne produkty, to wybrałabym piankę do twarzy. Krem tonik 2 w jednym i wybrałabym kremik. Jeden z kremików dla siebie. Natomiast, tak jak mówię, te pozostałe rzeczy, tutaj już mocno zależy na czym wam zależy. No nie? Ja się postarałam te produkty opisać jak najbardziej szczegółowo i jak najlepiej, jak potrafiłam. No i mam nadzieję, że, że dowiedzieliście się maksymalnie dużo na ich temat. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo was zachęcam, żebyście pozostawiły, pozostawili je w komentarzach. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć, jak tylko je zauważę. No i mam nadzieję, że podoba się wam ta recenzja i ten mój test, który przeprowadziłam u siebie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam was do kolejnego odcinka i pamiętajcie, że możecie kanał subskrybować oraz zalajkować ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Pa!